Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Payback, pierwszy gameplay, jaki mogliśmy zobaczyć na EA Play. Czy widzieliście go, czy oglądaliście? Myślę, że tak. Ale jeśli nie, to zapraszam razem ze mną. Będziemy go tak trochę analizować, a tak trochę wrażenia z tego, co tutaj możemy zobaczyć o tym gameplayu. Więc startujemy. Wybuchy, cyk. Fantastyczne logo i wstęp gameplay trailer. Koni Zack Regera, tutaj mamy wstępniak z tym samochodzikiem. No i tutaj zaraz zacznie się taka prawilna akcja. Tą sytuację już znamy, tutaj już mówię o tych szczegółach. Nie będziemy się w to wgłębiać. Zobaczmy po prostu, jak wygląda ta jazda. I odpalamy. No i mamy tutaj interfejs. Co nam się na pewno rzuca w oczy, bo to jest najważniejszy element każdego gameplayu, jaki widzimy na YouTubie. Ten interfejs wygląda na bardzo prosty, co nie jest złe, z tym, że ja myślę, że on się troszeczkę jeszcze później zmieni do tej finalnej wersji gry. Teraz to on jest na takim poziomie, myślę, że w wersji takiej bety jeszcze i pewnie coś tam się w nim pozmienia. Jak to w każdych takich wczesnych gameplayach możemy zobaczyć, na przykład takie wczesne stadium gry, jak teraz. No i to się pewnie zmieni, także na to nie zwracajcie specjalnej uwagi. No ale co jest najważniejsze i co się pewnie specjalnie nie zmieni, to sposób prowadzenia samochodu. Znaczy, twórcy tych NFS-ów naprawdę biorą sobie pod uwagę opinie graczy i biorą sobie do serca to, że chcemy ten tuning, że chcemy fajne fury, że chcemy też nowe fury, ale chcemy też stare fury i chcemy wszystkie fury, no. I chcemy tym wszystkim po kolei jeździć. I zerknijcie sobie na sposób prowadzenia samochodem, ok? I patrzcie sobie teraz. I co wam to przypomina? Ten slide. Mi to przypomina Need for Speed'a Hot Pursuit 2010 albo Need for Speed Most Wanted 2012. Bardziej w kierunku Need for Speed Most Wanted 2012, dlatego że jak pojedziemy sobie kawałek dalej i uderzymy w ten samochód, to mamy zbliżenie na niego, jak on tam się rozwala, i takie samo zbliżenie mieliśmy właśnie w Need for Speed Most Wanted 2012. I to mnie denerwowało bardzo. Bardzo mnie też nie podoba się obecnie sposób prowadzenia tych samochodów. Znaczy, tak to wygląda, nie wygląda to jakoś fajnie i mam wrażenie, że to się prowadzi bardziej tak kartonowo. I to jest największy minus moim zdaniem. Ale wiecie co, nie ma się co sugerować tym gameplayem, bo to jest jeszcze wczesne stadium gry i pewnie wiele się zmieni. I pewnie wy też robicie sobie opinię na temat tego, co zobaczyliście na tym gameplayu i ja też troszeczkę, no bo to jest w sumie gameplay i widzimy, że ta gra wygląda jak wygląda, ale najważniejsze są nasze wrażenia z tej gry i z tego, jak nam będzie się jeździć w niej, jak będziemy już trzymać tego pada czy klawiaturę i będziemy się poruszać tym samochodem, zobaczymy wtedy, jak się nam gra, i to jest najważniejsze, bo może akurat będzie inaczej niż nam się wydaje na filmie. W wielu przypadkach tak jest, że na przykład na filmie gameplay wygląda słabo, a już gra się lepiej w samą grę. Tutaj może być podobnie, chociaż no mówię, te samochody prowadzą się jakoś tak dziwnie, tak mi się wydaje, że nie będzie to aż tak przyjemne, jak było we wcześniejszych NFS-ach, chociaż mogę się mylić, tak? Na pewno te wypadki tutaj, jak kogoś tam taranujemy, nie podobają mi się na pewno. I to nie jest nic przyjemnego dla mnie. O, zobaczcie, cyk. I cały czas BMW, no. Co twórcy mają z tymi BMW-kami? Nie no, ja myślę, że to jest taki klip wprowadzający do całej gry. I dopiero po tym klipie my zaczniemy całą tą naszą rozgrywkę. A tutaj może być też tak, że dla jakichś takich misji związanych z kampanią tylko wtedy będziemy niszczyć te samochody i tylko wtedy będziemy mieli te takie przerywniki, jak te samochody się gdzieś tam niszczą, a tak normalnie będziemy się normalnie ścigać bez jakichś takich przegiętych akcji. Przynajmniej taką mam nadzieję. Tutaj widzimy kolizję z trafikiem, z
samochodem nic się nie stało, no ale wiecie, to jest... Need for Speed zawsze były gry arcade'owej, tutaj nie można się do takiego czegoś przyczepiać. Jak zauważyliście, gramy tutaj tak troszeczkę szybcy i wściekli, nie? Zwłaszcza te najnowsze części Szybkich i Wściekłych. Czyli dużo się dzieje, dużo wybucha, cały czas akcja. No i tutaj mamy... Mówię, to jest na pewno wstępniak do gry. Cyk. I zaraz będziemy mieli... Pyk. Gościówka sobie wejdzie tam do środka, to właściwie jest cutscenka, no nie? Nawet nie wiem, czy to nie jest po prostu filmik wyrenderowany, a nie cutscenka. O, i wylatuje sobie Koenigsegg Agera. Przepraszam, Regera. No i jest. I czy byśmy się takim Koenigseggiem nie przejechali? Cholerny, szeroki gnój, co? I jeszcze tak cofniemy sobie ten moment, bo to już jest właściwie koniec tego gameplaya. Tutaj mamy śmigłowce, zwolnione tempo. No to są cutscenki ogólnie, albo nawet i wyrenderowane filmiki. Więc tutaj z tego dużo jakby nie wyniesiemy, ale jak cofniemy sobie do tego momentu, to czy jesteście w stanie stwierdzić teraz, patrząc na ten gameplay, czy ten samochód prowadzi się w miarę przyjemnie? No nie do końca, ale możemy stwierdzić, że na przykład te cutscenki, czy te scenki podczas gdy rozwalamy jakiś inny pojazd, no są na pewno wkurzające jak dla mnie, bo ja zawsze lubię patrzeć w kierunku, w którym jadę, a niekoniecznie tam, gdzie coś się rozwala gdzieś za mną. To, co jest za samochodem sportowym, jak jedziemy po drodze, to jest nieważne. Ważne jest to, co jest przed nami. No kurczę. Niech się tam rozwala z tyłu. Zniszczyłem go, koniec. Jak będę chciał, to się obrócę padem. I mam nadzieję, że te scenki będzie można wyłączyć, bo z tego, co pamiętam, Most Wanted 2012 tego wyłączyć się nie dało. Ja bym chciał, chociaż wiem, że są ludzie, którzy będą chcieli takie dodatki, bo to też dodaje troszeczkę dynamiki do naszego gameplayu, prawda? Ale i tak mam nadzieję, że te wszystkie scenki będą dotyczyły tylko i wyłącznie takich kampanii, takich troszeczkę wyreżyserowanych scenek, jak na przykład mamy w Fordzie scenki związane z jakimś tam jadącym pociągiem, musimy ten pociąg gonić, powiedzmy, no i też mamy różne takie zbliżenia na ten pociąg, albo na jakiś tam lecący gdzieś samolot, czy statek kosmiczny, nie wiem, co nam jeszcze w Fordzie później powymyśla to studio, ale... Wygląda to ciekawie, sposób prowadzenia wydaje się dziwny, ponoć ma być lepszy niż w Need for Speed 2015, trzymajmy kciuki, bo w 15, wrócimy sobie jeszcze do 15 i zobaczymy jak to tam wyglądało dokładnie, po takim czasie jak grałem tam w inne gry, w Forze, w Derta 4, w The Crew sobie nawet teraz pogrywam. I mam takie porównanie w tych wielu grach, jak to wygląda i czy dalej można czerpać satysfakcję z 15? Zobaczymy. Może tak, może nie. Pogramy trochę, zobaczymy, potuningujemy. Co do tuningu, to pewnie też widzieliście gameplay, jak to wygląda i jest on bardzo podobny do tego, co mieliśmy w 15. W 15 to było w porządku, naprawdę bardzo mi się to podobało. Mogliby to po prostu rozwinąć o nowe auta, o nowe jakieś tam części tuningowe, zderzaki, progi i tak dalej. To było spoko, nie? Bardzo Wam dziękuję, że byliście na tym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia, na razie.